Jacek Lisienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwu gościem jest pan dr Adam Sandauer. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, mamy problem z antysemityzmem w Polsce? Ten problem zawsze istniał. Pytanie o skalę oczywiście tego problemu. I niestety to, co stało się ostatnio, powoduje, że ta skala wydaje się, że wzrosła, że coś nakręciło niestety tą całą aferę, tak samo jak miało to miejsce w okolicach marca 68. Widzi pan analogię między marcem 68 a tym, co się dzieje dzisiaj, czyli 50 lat później? No jest to nieszczęście, że 50 lat później ten problem w tym wymiarze niestety powraca. Ja myślę, że problem tak czy inaczej, jeżeli patrzeć na to statystycznie, nie jest wielki. Jeżeli ja patrzę się na Facebooku, na ilość wyrazów poparcia po tym, co się stało wobec mnie, ilość agresywnych wypowiedzi, no to jednak widać, że społeczeństwo potępia antysemityzm i że taka jest w zasadzie wola ludzi, żeby ten problem jednak przysek, żeby to nie było nakręcane. Natomiast są osoby, które, tak jak to, co miało miejsce w Studio Polska, gdzie, w czym brałem udział, które no, ten problem nakręcają. I chcę powiedzieć może coś takiego, że jeżeli chodzi o relacje polsko-izraelskie, o wizerunek Polski, no, ja przecież wielokrotnie od lat próbowałem tłumaczyć, że antysemityzm jest, był i będzie, ale jest to margines. Mhm. Natomiast to, co się stało, niestety daje dokładnie odwrotny argument i psuje wizerunek naszego państwa. Antysemityzm również wszedł na antenę TVP? Proszę pana, no to trzeba zapytać się widzów. Ja siedziałem w studio. Ktoś mnie zaatakował. Nieszczęście polegało na tym, że ten wieczór, sobota wieczór, kiedy odbywał się program, był to dzień jakiegoś koszmarnego smogu. Ja niestety mam mocno chore płuce i sporą niewydolność oddechową. I bałem się, że przepychanki o dostanie się do głosu, przekrzykiwanie się, że to się może skończyć tragicznie. I może to było przyczyną, że nie potrafiłem, nie dałem rady tak zareagować, jak powinienem był. Ale jedynym rozwiązaniem było wyjść ze studia, no bo straciłbym oddech i mogłoby to wyglądać no jeszcze gorzej, gdyby mnie odwoziło stamtąd pogotowie. No niestety mam rozedmę płuc. No i takie były tego efekty, że wyszedłem. Potem zaczęły się w mediach społecznościowych, w jakichś materiałach tytuły Żyd uciekł ze studia, atakowany przez Polaka. No jakieś szaleństwo. No i tak naprawdę potem, jeżeli spojrzeć na fora jakieś dyskusyjne, polonijne, ale Polonii tej marcowej 68 roku, no to są pretensje wielokrotnie do mnie artykułowane. I po co tam chodziłeś? Ale to po co tam chodzi? Przecież to jest telewizja publiczna. Nie, ja panu telewizja mówię, polska. Ja panu relacjonuję, co ludzie tam piszą, ja nie bronię tego. Natomiast to, co się stało, daje argumenty do ataków na osobę, no, która, tak jak ja, która próbowała bronić tego, że w Polsce zwalcza się antysemityzm, psuje to wizerunek naszego kraju. No ale oprócz tego, że pan został zaatakowany przez jednego z gości telewizji, to niestety TVP ze wsparciem Info. Wielu innych ludzi na sali, z oklaskami. Ludzie krzyczeli, jedź do Izraela? Nie, ale były oklaski, jak ten pan coś mówił. Mhm. A pojawiły się też w trakcie tego programu paski. A tego ja nie czytałem, bo ja byłem w studiu, także tak, nie ale pojawiły się paski z tweetów, które ludzie wrzucali. Użytkownicy Twittera komentowali program i też te tweety były wrzucane właśnie na pasek tego programu i one były jawnie antysemickie, za co prowadzący przeprosili. Bardzo dobrze, że przeprosili. Tak, no ale ktoś... Powiedzieli, że to był błąd oprogramowania, no ale ktoś te paski chyba zatwierdzał, prawda? I skąd tego typu rzeczy znajdują się? A jeden też z dziennikarzy, Rafał Ziemkiewicz, na Twitterze napisał o Parchach, który współpracuje z TVP. Pisanie o Żydach per Parch jest skandalem oczywiście. Czy taka osoba w dalszym ciągu powinna współpracować z telewizją publiczną? Chcę powiedzieć może coś takiego. Europa XIX-XX wieku była kontynentem państw wielonarodowych. Polska przed wojną miała 14% Ukraińców, chyba 9% Żydów. Wcześniej było Cesarstwo Austro-Węgierskie, gdzie było wiele narodów. I teraz jak my się patrzymy wstecz na te inne narody, z którymi żeśmy współżyli, to zamiast jakiegoś spojrzenia na wspólne dziedzictwo, my dostrzegamy konflikty i nienawiści. I to jest ta perspektywa tego polskiego. Wobec Ukraińców z jednej strony rzeź wołyńska, z drugiej strony akcja Wisła. Wobec Żydów no, sytuacja jest taka, że
z jednej strony są szmalcownicy i oskarżenia o jedwabne, a z drugiej strony Żydzi, komuniści, UB. Otóż ja chcę powiedzieć jedną najprostszą rzecz. Żydzi, ci, którzy byli komunistami, którzy asymilowali się przez lewicę, był to drobny margines środowisk żydowskich. Oni żyli w konflikcie ze sionistami. Nie byli to ci ludzie, którzy byli ulubionymi dziećmi społeczeństw żydowskich. Na pewno nie reprezentowali ani Izraela, ani niczego innego. Te rodziny żydowskie były silnie podzielone. Jeden brat mógł być w szkole rabinackiej, drugi był sionistą, chciał jechać do Izraela, trzeci siedział w więzieniu za komunizm, a czwarta osoba się przekrzyciła. Tak samo Polacy. Szmalcownicy, czy ci, którzy robili pogrom w Jedwabnym, czy jakieś inne hece antysemickie, obrzydliwe, nie byli reprezentantami społeczeństwa polskiego. Jedyne legalne władze to był rząd londyński i armia krajowa, która wydawała wyroki śmierci. Oczywiście było za mało wykonanych tych wyroków śmierci, ale o to należy winić po prostu okupanta. I w Polsce antysemityzm rozwijał się wtedy, kiedy Polska nie była samodzielna. I teraz robienie odpowiedzialności zbiorowej. Żydzi to UB i komunizm. Czy Polacy to Jedwabny, czy szmalcownicy, jest po prostu czymś obrzydliwym i absolutnie nieuzasadnionym. Ja myślę, powtarzam to, co wielokrotnie mówiłem wcześniej, że taką spuścizną tradycji XX wieku, XIX wieku, to jest wspólna kultura, to jest dorobek Tuwima, to jest Leśmian, Korczak, a na pewno nie Jedwabny czy UB. No, myślę, że jeżeli mamy patrzeć się jakoś pozytywnie w przyszłość, to patrzmy się na to, co było dobre. O szmalcownikach czy o UB należy pamiętać, ale jako przestrodze na przyszłość. Natomiast to, co stało się w Studio Polska, obwinianie mnie, przecież były wobec mnie pretensje o antypolską propagandę, wobec mnie, który wielokrotnie występował w obronie Polski i tych pomówień, no jest absolutnie nieuzasadniony i daje tylko argumenty tym, którzy dzisiaj mówią, no i patrz pan, panie Sandauer, bronił pan Polaków, a co to jest za towarzystwo? No to słyszę. A czy ta ustawa, która teraz wchodzi w życie, która trafiła do Senatu, nowelizacja ustawy o IPN, ona powinna wejść w takim kształcie, czy powinna zostać zmieniona? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo po prostu nie miałem dostatecznie dużo czasu, żeby przestudiować tą ustawę i jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast trzeba powiedzieć jedną najprostszą w świecie rzecz. Jeżeli mówi się o faszyzmie, o obozach koncentracyjnych, to z jednej strony na świecie mówi się faszystowskie obozy koncentracyjne. Nie pada, że to była władza niemiecka, że to były niemieckie obozy koncentracyjne. Natomiast z drugiej strony mówi się polskie obozy koncentracyjne i mówi się, że to Polacy robili. No przepraszam, faszystowskie czy niemieckie? Nie było... proszę mi pozwolić skończyć, bo to będzie niejednoznaczne. Trzeba pamiętać o tym, że w Oświęcimiu zginęło około 100 tysięcy Polaków, że ten obóz zbudowali Niemcy. Nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych. Oczywiście. Były paskudstwa, byli szmalcownicy, natomiast były i wyroki wykonywane na szmalcowników za mało. Ale rząd londyński nie był w stanie w czasie okupacji potępiać tego wszystkiego. Była też pomoc dla ukrywających się Żydów. Mnie by nie było na tym świecie, gdy moja matka nie otrzymywała pomocy, ukrywając się w czasie wojny, przy robieniu kankarty, przy fałszywej kankardy oczywiście, przy otrzymywaniu nie swoich dokumentów chrztu, nie otrzymywała pieniędzy na przeżycie. Nie wolno zapominać jeszcze o jednym problemie, o jednej rzeczy. Otóż ileś tysięcy osób, kilka tysięcy Polaków otrzymało tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest to największa grupa wśród innych narodów, które ten tytuł otrzymały. I teraz tak. W Polsce było około 3,5 miliona Żydów przed wojną. Przeżyło 100 kilkadziesiąt tysięcy, czyli przeżył 1 na 30. No, Yad Vashem daje tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata tylko tym, gdzie jest świadectwo osoby, która przeżyła, tych Żydów, którzy zostali uratowani. Pytanie jest takie, na które my nie potrafimy sobie dzisiaj odpowiedzieć,
ilu Żydom, którzy nie przeżyli, próbowali pomóc Polacy, ale nie udało się, no bo jednak skuteczność działania Niemiec hitlerowskich była wielka i 1/30 tego środowiska żydowskiego się uratowała. Ta 1/30 zaświadczyła o kilku tysiącach Polaków, którzy otrzymali tytuł sprawiedliwych wśród narodów świata. Jeżeli to przemnożyć przez 30, będzie tych ludzi, którzy próbowali, znacznie więcej. Czy tak było, nie wiem, ale to jest szacunek. Musimy kończyć. Ostatnie pytanie. Jak naprawić relacje polsko-izraelskie? Ja myślę, że trzeba tej historii, która się wydarzyła, dać jakoś przyschnąć, nie nakręcać całej tej awantury, która miała miejsce. A nasza dyplomacja zdaje egzamin? To nie pytanie do mnie. Ja niestety się na tym nie znam. Myślę, że trzeba jednak wszelkie objawy antysemityzmu tępić. I to korzystając z zapisów kodeksu karnego, jeżeli coś takiego się pojawia. Chcę przypomnieć, wiele, wiele czasu, cała awantura, którą próbowałem ja robić, o pisanie o moim ojcu, przypisywanie mu nieprawdziwych słów, że w czasie wojny wyginęła polska inteligencja i żydowska hołota i że dzisiaj żydowska inteligencja rządzi polską hołotą. Nic tego takiego mój ojciec nie powiedział, więc to było to kłamstwo. Pełen był tego internet, a prokuratura zrobiła wszystko, żeby nie uruchomić postępowania, żeby z powodu niewykrycia sprawców, a tych zapisów były dziesiątki tysięcy, żeby to utrzymać. Szczęśliwie udało się, i tu chcę pokłonić się konkurencji, bo była to skrajnie prawicowa warszawska gazeta, która wystąpiła w obronie mojego ojca. Także bywa i tak, że narodowcy też potrafią się przyzwoicie zachować. I na koniec już całkiem, pan będzie w dalszym ciągu chodził do telewizji publicznej, do TVP? Ja będę chodził. Ja wychodzę z prostego założenia. Nawet to, że miała miejsce taka awantura, nawet to, że nie mogąc oddychać, no ja musiałem wyjść ze studia, bo bym stracił tam przytomność ze względu na rozedmę, ale awantura, która miała miejsce, ma jakiś chyba oczyszczający charakter, bo skala masowego potępienia tego, co się stało, była tak duża, że chyba nawet dlatego warto. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem pan dr Adam Sandauer. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.